Hej, hej, hej. No co proszę Państwa, robimy sobie kabusie, tylko gdzie położyłem teraz skronusie. Skronusie położyłem tutaj i kabusie robię, jeszcze popuknę tutaj tylko. No i co, no i znowu jak zwykle łyżeczki nie brałem, ale wiecie co, już nie chcę brać, nie chcę pić już tej kawy, tej mam ricorę, czyli cykorię, francuską kawę, tam może z domieszkiem ciuciu tylko kawy. To już dawno przywiozłem i kurczę, i będę sobie już wodę ugotowałem, bo przed chwilą wam grałem Yamahuny Bis, dlatego dzisiaj jestem w tej swojej kolejnym piropuszu. Zrobimy sobie kawusie, ale cukrusie jeszcze nie wiem gdzie mam, bo to już jest bez cukru. Oczywiście mam cukier, słuchajcie, jaki, no z Francji chyba przywieziony. Czy ja mam, proszę Państwa, jeździć do Francji? Ja nie mogę w swoim wieku, prawie że emerytalnym, nie mogę swojej pasji wziąć. Proszę ja Was spełniać podróże po świecie, wnuczków pieścić, bawić, uczyć pasji, zabawki pokazywać indiańskie, zobaczcie, o, moich tych, przekazać takie to, jakby one to lubiły. Proszę, już z okna wyciągnąłem mleczko, które głos Ameryki już mi kolejny otworzył, że ona nie kupuje, ona tylko bierze, bo tak jak ja biorę we Francji, to się bierze u mnie, wiecie, jak u mnie jesteście, to nie musicie nic więcej, tylko się u mnie się bierze w kamiennym wigwamie, bo wszystko jest, wszystkiego jest pod dostatkiem, jak wam powiedziałem, ja tu rok mogę przetrwać, a potem zobaczymy. Bo wy słuchacie tych waszych władze, nie władze, za butelkę wódki lokalne władze kupują głos wyborczy i to się nazywa, że niby demokracja. Już wam mówiłem, was będę chyba uświadamiał, jaka to demokracja, która się w dyktaturę wam przerodziła, a wy swojego myślenia nie macie żadnego. Zero własnego myślenia macie. Myślcie troszeczkę intensywnie, że władza nam jest niepotrzebna, ja żyję bez władzy. No co, przyjdą, jak dziecko wziąłem, to przyszli komisyjnie sprawdzić, jak żyje, jest to na YouTubie. Panie pijanka, pan sobie lepiej radzi, jak nie jedna kobieta, pan tu sobie jest zaradnym, bo dziecko tu trzymałem w tej kuchni, jak przyszła pani Grażyna, jak ona się nazywała, już zapomniałem, z mopsów w Sieradzu. A trzeba było pojechać od razu do Francji, albo w ogóle tu zostać, bo wygrałem sprawę. W trzech dniach była decyzja wypuścić pijankę z aresztu, bo za dwa dni, czyli pięć dni od aresztowania, dwa po wypuszczeniu, dziecko odebrałem. Już wcześniej byłem, nawet jak mnie wypuścili, odnalazłem, że w Błaszkach jest u Salamona tatka, mojego znajomego z Klonowej. I można, można. Kochający ojciec, pięć dni odbiera dziecko, trzy dni siedzi w areszcie. I proszę Państwa, i to tak jest. No teraz akurat jak nagrywam, to teraz tam musi się w kiblu coś dziać. Wody nie umiem. Wszystko takie, kupujecie coś, a to wszystko piszczyk, czeszczy i nie czeszczy. Który chce wasze dziecko wychować, wykochać, wypieścić, wyszkolić, a potem ma na wojnę iść. I potem dziadkowie będą, kurczę, wdowie pomagać, bo albo kalekie we wózku wozić. Bo oligarchy zabezpieczają swoje interesy politycznie. Ja nie mówię tutaj jakiś tam Putin czy nie Putin. A co jest tu inaczej? Jest na Zachodzie? Mamy kapitalizm, to mamy kapitalizm. Jeżeli jestem kapitalistą, to jest mój kapitał. Po co mi państwo się wpieprza moje interesy? Decentralizację zrobić. Tak jest decentryzm w sztuce artystycznej, tak samo decentralizację zrobić. A oni chcą was kontrolować. No zobaczcie, 2001 rok, zamachy były, bo był powód na wojnę, żeby wywołać w tym. Wojnę, żeby wywołać, proszę ja was w tym. Wojnę wywołać w Iraku i udało im się tam. Było przyzwolenie świata. Oglądałem we Francji wtedy z żoną Beatą, mieszkałem w Mitry Mory, w nowym mieszkaniu dwupoziomowym. Wy myślicie, że bo ja, wy teraz mnie bierzecie, o, bo jakiś dziad, czy kloszar, czy jakiś, bo w depresji, bo z brodą, bo z szerbaty, bo to. Ja nie mam 20 lat. Mi zęby, jak byłem w podstawówce, to mi Kłopski
złocze mnie popsuł. Z dziurą mi wielcił, był wypity, bo coś był alkohol, drugiego mi uszkodził, zapkał potem. A my jako dziecko nie wiedzieliśmy, że można się od tego gdzieś odwołać, czy rodzicom się mówiło, ale co na rodzice mogli zrobić? Co, rower by wziął i do Złoczewa 13 km jechał. I nic sobie nie dało. A oni pijani nam wiercili za komuny. A dzisiaj co? Wy bierzecie na siebie, proszę was, wpłacacie renty, nie renty, a potem macie głodowe pensje? W Chinach nie ma. W Chinach, proszę państwa, dzieci muszą utrzymywać emeryturę. Dlatego ojciec zabezpiecza dziecko, czy dzieci i stara się, żeby mieli dobry fach, dobre zarobki, bo dzieci go będą utrzymywać. A u nas te krwiopijce wam 80-70% tego wszystkiego pochłaniają, jak mops w Sierazu czy w innych. Ja nie mówię o Sierazu, bo Sieraz akurat wiem, bo stąd jestem. A mnie to potrzeba znać. Mi potrzebna jest ich zupka. Jak ja wam pokazuję, ile ja tego wszystkiego mam. Ja nie jestem w stanie tego zjeść. A mleka to tutaj mam na pół roku. Ryżu to mogę tutaj Chińczyków karmić. To, co może leżeć. I puszki. Tuńczyki. Łososie. Widzieliście. Ja wam to pokazuję. A tutaj się mówi, bo państwo was bierze pod opiekę, bo państwo wam pomoże, bo państwo wie, jak ty masz życie sobie wziąć. No bym nie miałem gazu. Gdzie państwo było 2 tygodnie? Bo znajoma przyjedzie. To kupi. Albo ja się ocknę i pojadę gdzieś tam i jakieś tam książkę sprzedam czy coś, czy butlek znajdę, nie wiem gdzie nawet ją mam, czy w piwnicy taką gazową od sąsiadki, nie wiem czy nawet jej oddałem tą butlę gazową, co jechałem do Mrągowa z 4. piętra. Pozdrawiam pani Joanno i kurczę Felek, bo ja proszę państwa grzańca piłem dwa miesiące, to się mówi pijanka jest alkoholikiem. Zaraz, że piję, że mi coś tam pada. No zobaczcie, od Mariana dostałem piwo. Jak zrobię fajny obiadek, to wypiję. Nawet się z głosem Ameryki podzielę. Bębenka nie ma. Ten mi pęknął, proszę państwa, bo to jest fajnie dekoracyjny. To wygląda jak skóra, a to jest chyba nawet nie skóra. Powinna być skóra, bo tutaj zauważyłem, że to jest skóropodobny papier. Tak ładnie zrobiony. I nawet tylko tak delikatnie. Byście zobaczyli, jaki odgłos jest, gdybym to zrobił, proszę ja was, na normalnym bębenku. Ale pisałem, no to co oglądałem, to mi tam zaproponowali 350 euro za bębenek. Ja sam zrobię, bo mam skórę ze sarny. Jest tutaj pod dywanikiem, bo była pomarszczona w małym pokoju u głosu Ameryki. Jest pod dywanikiem, żeby się spłaszczyła. I zrobię sobie sam bębenek. Co to? Albo z tego wezmę. Nie, to będzie to okrąg tylko potrzebny jest. Z prodziża można wziąć, a ja nie, to kawałek deski nad parą wygnę. Co ja nie zrobię? Co wy myślicie, że ja do Ameryki nie dotrę? Kartę na potwierdzenie, że mam pieniądze, zasoby pokażę. Bilet w jedną stronę wezmę. A co wy myślicie, jak pojadę do Toronto, to ja z Miami, z Orlando, czy z Miami nie wyjadę? Ja zadzwonię do Sieraza, nie wiem, nie będę mówił do kogo. Powiem, nie, kupcie mi bilet, będę miał to oddam, kupią mi. Tak byłem w Gruzji, jak się spóźniłem na samolot. Bo wiedzą, że ja oddam. Bo jest to, bo taki jestem. Zobaczymy, ilu z was, którzy deklarują podróż do... Znaczy podróż, to jak będzie podróż, to będzie wyprawa. Na Alaskę, Kanadę i Stany. Kto pojedzie z was? Jeszcze ten kraj Inuitów, Eskimosów zwiedzimy. Zobaczymy, bo nie będziemy tydzień, dwa ganiać, kurde, po lodach, jak po Syberii. To też by było piękne, gdybym był sam. Już są 4 osoby, 3 już są, ja 4 jestem. Jedna osoba, żeby samochód na 5 osób wynająć, ale po co jechać w 5, jak można w 9, to wejdzie to jakby 2 samochody i proszę państwa, i mamy paliwo, jeszcze taniej wycieczka. Spanie będzie różnie, będziemy mieli namiocik, będziemy tipi małe, ja wezmę z Polski może i proszę ja was, tak żeby był minimalny bagaż. Ja się o ciuchy nawet na zmianę nie martwię, znajdziemy. Państwo da, znaczy państwo, kraj da, życie da, to jak ptakowi. Ja jestem jak ptak, co udowadniam. Ja mogę teraz wyjść, proszę, ja was z kamerką, mam lichą tą kamerkę i zrobić filmy. Zrobić filmy o bezdomnych, jak żyją, czy będą chcieli, czy nie. Ja mam pomysły, żebym jeszcze umiał dobrze montaże robić, ale nie umiem tego robić. Żebym miał koraliki, zobaczcie, takie rzeczy. Co za problem zrobić? Wy nie macie pieniędzy, wy nie macie co robić, siedzicie tylko jak hejterzy.
głupoty mi piszą tutaj, za babki 80-letnie się podawają, młodziki czy młódki jakieś, niedowartościowane. Ilu was teraz, kurde, na 10, 7, 6 zdradza swoje żony, czy zdradza swoich mężów? Pod jakichś portalach się podtrzymacie? No to są ludzie. Realnie się poznajcie. O co wam chodzi? O te złote karty bez limitu? O lepszą furę wypasioną? Wszystko żeście do seksu sprowadzili teraz. A nie do miłości. A tak wam brakuje miłości, a wszyscy będziecie miłości poszukiwać. A jak macie, to nie umiecie o nią dbać i reperować i utrzymać ją. Mam Facebooki, oglądam nawet. Twittera mi się dzisiaj udało po roku, czy po pół, dwóch, czy po półtora uruchomić. Nie mogę odzyskać konta, bo się zapomniałem, że jestem na Twitterze. Janusz Pijanka, 59, mój rok urodzenia. Nie tak jak mam w e-mailu, 26. I takie ciężko było, telefon żądają, a mój telefon, ja nie wiem, który to był, czy ukradziony, czy zagubiony, czy karta gdzieś przepadła, czy coś. A oni się uparli, nie, podaj telefon. Bo ja mam z telefonem chodzić zawsze, bo mnie tu nie poinformowały władze, że są złodzieje, że są oszusty, że są blokady, że są, podpuszczają was kup plusa, a plusa doładuj za 4 razy po 40 zł, a potem komorniki za to będą. Kupiłem i gdzieś tu leżą 4 doładowania po 40 zł, których nie znajdę chyba już nigdy, bo wam dawali na jakich, na takich papiereczkach wam dają doładowania. Był kupiony, gdzieś to leży i nie wiem gdzie, a oni potem powiedzieli, nie, bo pan już raz wykorzystał. I was za mordy z urzędowy. No pomóżcie, biznesmeni jesteście, patronaci. Założmy kanał jak YouTube, żeby to nie był YouTube. Niech to się nazywa Hoka Hei na przykład. Dam tą nazwę, pozwolę. Pomóżcie mi, ja żebym na tym trochę zarobił. A oni piorą brudne pieniądze, Facebooki, YouTube czy jakieś inne. Blokują was, straszą, bo wam będą mówili, co ja mam mówić. Ja mam na córkę nie powiedzieć, że to jest córka, tylko że to jest osoba. Czy na syna, że to jest osoba. Bezimiennie, bezpłciowo. Bo ta nie ma siusi, a ta nie ma siusiaczka. Albo cycuszki, czy piersi. Dajcie spokój. Przywróćmy normalność. Jak państwo się boi, bo się związało z Unią Europejską, z tą, o, tutaj, której flagę tutaj mam, tą niechlubną flagę, zobaczcie, tu jest niechlubna flaga. Jest, słuchajcie, zdobyczna, nie wiem skąd już ją mam. Ja nic nie kupuję. Ja już nie muszę kupować. A nie tylko skąd pieniądze weźmiesz, ja się nie przejmuję. Ja teraz tylko zadzwonię, powiem, pani, nawet nazwijmy ją Basia. Pani Basiu potrzebuje do Toronto bilet, bo jest tani, znalazłem, za 380 zł w tej z powrotem. Daj mi pani na 2-3 miesiące, czy nie wiem, czy openy są, czy nie. I ja jutro jestem na lotnisku, albo dzisiaj wieczorem. I jadę. Paszport mam biometryczny. W konsulacie robiony. W Paryżu. Bo wy myślicie, że ja nie pojadę. Nie mam pieniędzy, pokażę karty i zobaczycie. I do Alaski dojadę, i u Indian będę, i do Miami dojadę. I kto wie, czy samochodu jeszcze tam nie kupię, nie, sam nie wrócę. Bo ja potrafię. Bo tu coś jest w tej głowie, jakaś wiedza jest, bo ja sam myślę. Bo ja sam jestem sobie państwem, księciem. Wy się śmiejecie z tego, co ja zrobiłem prawie 30 lat temu. 3 dekady. Na co mi takie państwo? Żeby wam pisało, że alkohol szkodzi zdrowiu? Albo żeby VAT dawać 23%, 60-70% jak we Francji jest? Dlatego Depardieu uciekł stamtąd. Po co mi takie państwo? Państwo i tak z tego ma pieniądze. Przecież ten kubek jak kupię, to huta płaci podatek, przewoźnik płaci podatek, fakturę i sklep płaci ten. No i mam teraz telefon znowu, kurczę. Kończę, hoka hej, idę to nagrywać, hoka hej. Autentycznie, bo w łazience się mi ładuje.